8 września 1717 roku koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Według legendy święty Łukasz, ewangelista, namalował obraz na blacie stołu z domu świętej rodziny. W 1382 roku zostaje ufundowany klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze, do którego w 1384 roku trafił z Rusi obraz Czarnej Madonny. Stąd Matka Boża roztacza swą opiekę nad całym krajem. W 1430 roku Husyci obrabowali klasztor, a obraz chcieli zniszczyć. Matka Boska w szczególny sposób ukochała naród polski. 8 września 1717 roku biskup chełmski Krzysztof Szembek koronował obraz za zgodą papieża Klemensa XI, który ufundował drogocenne korony. Królowo Polski, módl się za nami.